Proszę Państwa, proszę z nami tylko trzymać, telewizja Wiesiolandia nadaje. Jesteśmy na Pradze Południe i wtedy, kiedy mówiłam, co będzie, jak uniwersum wiatracz nas burzą, to Szymon podszedł do mnie i przestraszył mnie z tyłu. No nasz Szymon, słowiańska duszo, gdzie ja jestem i on jest, gdzie jest jakaś impreza, to on bardzo prosi. I żeby zaśpiewać słowiańską duszę. Staję na środku, oczywiście po uzgodnieniu wcześniejszym ze mną, żeby zaśpiewać słowiańską duszę. Także proszę Państwa, jesteśmy tutaj na starej linii wiatraczna. Tu jest linia tramwajowa. Takie miejsce, że w drodze diabłu było i wstąpił po drodze do piekła. Tak, no. Także to nie jest droga do Anglo-Ameryki. Białystok akurat wyjątkowo. Na Mińsk Mazowiecki, na Otwock, na Świder. Na to takie miejsca, które ja bardzo lubię, bo wspominam bardzo miło i ciepło. Tutaj żeśmy głosiły Ewangelię o Królestwie Bożym. Tutaj na tej linii jest nawet drukarnia, mówią piekarnia. Nie powiem gdzie, u Świadków Jehowy, ale teraz to już też te czasy nie są jak to było kiedyś w konspiracji, tylko normalnie produkują literaturę. I na Darzynie w Zelters i wszędzie przywożą tony strażnic, przywożą tony, przebudźcie się. Są to ludzie pracowici, Świadkowie Jehowy, no właśnie stoją tutaj siostry. Pokazujemy je z przodu, pokazujemy je z tyłu. Proszę Państwa, nie ziewają jak te moherowe w kościołach, nie ziewają jak te moherowe, które udają, że coś robią, że są pracowite, a składają ręce do góry, modlą się do Boga, a Bóg mówi w Piśmie Świętym, a któż tego wymagał od was, abyście przychodzili do mnie, stawali przed moim obliczem, czy przypadkiem nie jesteście jaskinią zbójców, mówi Jehowa zastępów. Bardzo dużo, proszę Państwa, jest tutaj takiego działania na pokaz. Mówią, że Warszawa jest moherowa, że Warszawa jest saduceuszowska, że Warszawa jest faryzejska. A co to jest, to proszę, odsyłam od razu do 23 rozdziału Ewangelii Mateusza i naprawdę więcej już nie trzeba. Jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że proszę Państwa, może ta firma jest dobra, telefoniczna. Proszę zobaczyć, chciałam powiedzieć jeszcze o świętym Marcinie. Dzisiaj będziemy czytać historię, nie tyle legendę, na temat świętego Marcina, ponieważ jesteśmy tutaj na Mazowszu nad Wisłą w Warszawie, w Żebracznicy Wielkiej. Dlaczego? Bo tam taka wzmianka była, że on zdezerterował z wojska, z armii i na rzecz walki z pogaństwem, żeby walczyć z pogaństwem. Jakie tutaj macie dogmaty, jakie macie tutaj nauki, praktyki i zwyczaje, które się Bogu nie podobają, z którymi to walczył święty Marcin kiedyś, w jakim okresie czasu żył. Wrócimy do bardzo ciekawej książki zatytułowanej Eklezja. Książka ta jest naukowa i znajduje się, stoi na półce w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego na górze po lewej stronie. Jest bardzo ciekawa i dzisiaj wrócę do tej historii świętego Marcina. Otóż takiego kolegę miałam w Anglo-Ameryce, Białystok, szczuplutkiego, czarniutkiego, takiego fajnego Marcinka a la Faraon, proszę Państwa, nad Białką. Tutaj to jest szeroka, śmierdząca Wisła, tutaj to wszystko śmierdzi, rakotwórcze powietrze jest na Mazowszu, gdy jesteśmy tutaj nad Wisłą w Warszawie. Takie te katoliczki są nieciekawe, bo są zadziorne, mają tysiące zmarszczek, są bardzo nerwowe, są strasznie obrażalskie, także taka moherowa też nie powinna być, ale czy ona sama wie, jaka moherowa powinna być, jaka moherowa nie powinna być? Na policji 112997 one powiedzą, te, które są na... Tutaj druga się kręci, też coś kombinuje, tak się obracała w takim stresie i nerwach. No, proszę Państwa, tak jak Sumińska powtarzała, parafrazując, a to krowa. No to tam też te policjantki mówią, a to dziadówka, a to jakaś żebraczka. No to więc, proszę Państwa, żebraczka ciągnie wóz, ciągle jej wszystkiego mało. Żebraczka, mohery wkładają do torebek, do kuferków, do pudełeczek, wszystkiego im mało i no ciągle żebrzą, no to więc... Taca tacą, ale co pod kościołem się dzieje, co się dzieje na Starówce,
proszę Państwa, w samym centrum Warszawy, jak ja skręcam 507 jadąc na Saską, proszę Państwa, od Złotych Tarasów, gdzie też stoją tam Świadkowie Jehowy, skręcam i on skręca w lewo w Aleje Jerozolimskie, mijając, proszę Państwa, dworzec centralny, stoi przy Biedronce, przy każdym poszczególnym sklepie. Pełno żebraków, bezdomnych siedzi, siedzą na progu, na schodkach, siedzą pod drzwiami i czekają, żebyście im dali, żebyście im coś zeszci nam, spuści nam, śpiewają. Także proszę Państwa, pracować im się nie chce. Ja mówię, dobrze, że tutaj ten Marcinek Paszkę nie mieszka na Pradze Południe, w Warszawie, ani tam na Igańskiej, ani tam dalej po prawej stronie na Majdańskiej, gdzie tutaj te wszystkie bazary będą poburzone, te budy będą poburzone. Ja mówię, może i dobrze, bo ta chciwość, bo to... Ale no wiecie Państwo, handelek taki drobny, ja wiem, mówią, że jest potrzebny, że jest konieczny, zwłaszcza i zważywszy, że na Brzeskiej miałam tutaj półtora roku temu, zdaje się, takie bardzo ciekawe spotkanie. Dlaczego giną bazary, na przykład na Banacha? To więc nie wiem, czy tamten bazar na Banacha się uchowa, czy już go burzą, bo tutaj ten bazar Uniwersam Grochów Wiatraczna będą burzyć, także on przegrał. Ale jest tam dalej Szembeka, a tam po lewej stronie bazar Różyckiego, bazar Szembeka, bazar Różyckiego, bazar Szembeka, Praga Północ, Praga Południe. Także gdy jesteśmy na Mazowszu, nad Wisłą, w Warszawie, Moherowej Warszawie. Póki co jeszcze, proszę Państwa, ponieważ tutaj na miejscu, gdzie jest Uniwersum, powstanie jakiś super wieżowiec, jakaś kolejna firma oszustystyczna, trzeba przestrzec działalność oszustystyczną. Już dzisiaj mówiłam o firmie Play, że jak na przykład doładowuje na kwotę najmniejszą za 5 zł, chciałam wczoraj kupić kartę do telefonu Biedronka za 5 zł, ale zrezygnowałam w ostatniej chwili, ale chyba to dzisiaj zrobię, żeby sprawdzić, jak działa. Firma oszustystyczna Play robi tak, że doładowujesz za 5 zł i potem ci wyskakuje, masz nielimitowane SMS.